Kurczę, dzisiaj mam dla Was tak fajny projekt, że nie wiem, jak mam go Wam zaprezentować. Mógłbym powiedzieć, że będziemy dzisiaj budować własny niskopoziomowy emulator ZX Spectruma. Mógłbym powiedzieć, że będzie to multimaszynowy emulator różnych konsol i komputerów 8-bitowych jak Atari, VCS czy C64. I mógłbym powiedzieć, że będzie to prosta platforma do stworzenia własnej gry na maszynie z wyjściem VGA. Na razie może powiem, że weźmiemy takie oto malutkie Raspberry Pi Pico i zamienimy je w taki oto komputer. A zrobimy to z pomocą naszego partnera i partnera tego odcinka, firmy PCBWay, dostawcy wszelakich produktów i usług związanych z projektowaniem i wykonywaniem customowych płytek PCB, między innymi takich, jakie będziemy wykorzystywać w dzisiejszym projekcie. Budowanie małych komputerów i konsolek z tanich kontrolerów to zabawa stara jak świat retro. Jeszcze do niedawna wszyscy z wielką chęcią wykorzystywali do takich zabaw kontrolery z rodziny Arduino i pokrewne. Naprawdę można się zdziwić, jakie cuda można zrobić z zegarem 16 MHz i kilkoma bajtami RAMu. Teraz mamy jednak dziwne czasy. Ceny Arduino poszły tak w górę, że za mniejszą kasę, rzędu 30 zł, możemy kupić sobie kontroler Raspberry Pi Pico działający na dwurdzeniowym procesorze 133 MHz z 264 KB RAMu. Nic dziwnego, że hobbyści rzucili się na te płytki i jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać na nie fajne retro projekty. Projekty te składają się zazwyczaj, zawsze, z części softowej, czyli oprogramowania na Pi Pico i sprzętowej, czyli tego, co trzeba do tego Pico dorzucić, by miało to wszystko ręce i nogi. I o dziwo, no może nie o dziwo, są to bowiem projekty open source'owe tworzone przez społeczność, są one dosyć ze sobą kompatybilne, te wszystkie projekty. Szukałem czegoś, co pozwoli na jednym rozwiązaniu sprzętowym uruchomić jak najwięcej rozwiązań software'owych i udało mi się znaleźć takie coś. Mikrokomputer Retro VGA. Jest to projekt Petera Borbikusa Misenki, człowieka, który jak znalazłem tworzy po prostu seryjnie różne cudeńka związane z mikrokontrolerami. Czym jest to Retro VGA? To uniwersalny mikrokomputer, retroemulator oparty na Raspberry Pi Pico, wyposażony m.in. w klawiaturę QWERTY, głośniczek PISO, port kart microSD, wejście na joystick DB9, port VGA, porty USB i jeszcze kilka innych bajerów. W tym momencie możemy na nim uruchomić emulatory maszyn Atari 2600, Odyssey, ColecoVision, Atari 5200, ZX81, ZX Spectrum, Atari 8-bit i C64. To wszystko za pomocą oprogramowania Multi Computer Machine Emulator. To są takie dosyć proste emulatory, ale działają. Możemy też uruchomić bardzo zaawansowany emulator ZX Spectrum, Pico ZX Spectrum, który potrafi już, musicie mi uwierzyć, naprawdę dużo. No i możemy za pomocą biblioteki Pico VGA pisać własne programy używające grafiki, warstw czy nawet sprite'ów. Jak widzicie, czy raczej na razie słyszycie, projekt ten to projekt rzeka, także nie dam rady opowiedzieć o nim całym w jednym odcinku. Zresztą sam jestem dopiero na poziomie zbudowania sobie tego komputera i właśnie ten proces pokażę w dalszej części tego filmu, wraz oczywiście z kilkoma testami na końcu. Pierwszą rzeczą, jaką musimy zdobyć, by zbudować Retro VGA, są płytki PCB. Ich autor jest na tyle miły, że podzielił się z nami wszystkimi, umieszczając je w katalogu współdzielonych projektów na PCBWay, gdzie możemy je sobie zamówić po kosztach, jednocześnie wiedząc, że 10% z tej sumy trafia właśnie do autora w ramach podziękowania. Ja mam to dodatkowe szczęście, że nasz partner PCBWay zasponsorował mi takowe płyteczki. Jeśli nie macie sponsora, to koszt takich płytek to około $100, przy czym za tą cenę otrzymamy 5 ich zestawów, także warto chyba zamówić je sobie z kolegami. Muszę się przyznać, że jest to jeden z droższych projektów, jakie budowałem, ale jest to związane z faktem, iż prócz głównej płytki pod elektronikę zamawiamy całą obudowę do tego komputera. Jeśli chcecie przeoszczędzić, to jak mówiłem przed chwilą, możecie się umówić z kolegami albo zamówić tylko jedną płytkę, tą płytkę pod elektronikę. Wówczas koszt budowy zmniejszy się Wam drastycznie. Oprócz płytek będziemy też potrzebować troszkę innych części. Minimalną listę widzicie właśnie tutaj na ekranie. Jest to Raspberry Pi Pico, 37 przełączników, takich zwykłych przełączników, tylko muszą być odpowiednio wysokie, całą masę rezystorów. Rezystory te będziemy wykorzystywać głównie do podłączenia do tego komputera
portu VGA. Do tego więc potrzebujemy port VGA, czyli gniazdko DSUB 15, no i gniazdko DSUB 9 do joysticka, złącze microSD oraz głośniczek. Zamówiłem więc takowe i niecierpliwie czekałem na dostawę ich i zamówionych wcześniej z PCBWay płytek. Trzeba przyznać PCBWay, że płytki od nich przychodzą naprawdę szybko. Jeśli zamówi się kurierem, to wraz z produkcją to jest góra tydzień czekania. Tutaj w pudełku znajdziemy cztery rodzaje płytek, bo cztery są wymagane do pełnej realizacji tego projektu. Choć o takiej minimalnej wystarczy jedna. To są dwie płytki na obudowę, jedna płytka, na której będziemy wszystko lutować oraz takie płyteczki na boki, ale przyjrzyjmy się im wszystkim dokładnie. To jest ta, która będzie stanowiła górną obudowę naszego komputera. Nie jest ona wymagana, ale na pewno jest ładna i dzięki niej nie będziemy dotykać naszymi palcami bezpośrednio elektroniki. Jak widzicie, wybrałem sobie kolor czarny tych płytek, ale oczywiście możecie sobie wybrać jakiś inny. Standardowo płytki są zielone, no tutaj mi się wydaje, że kolor czarny będzie fajniejszy. O, tutaj widzimy płytkę, która będzie stanowiła dół naszej obudowy, a to jest serce projektu, ta płytka, na której będziemy lutować wszystkie elementy. No, jeśli chcemy zaoszczędzić, to praktycznie wystarczy, że zamówimy sobie tą płytkę. Z tą płytką projekt będzie funkcjonalnie działać, no, ale oczywiście fajniej mieć jest wszystko. Na przykład też te dodatkowe boki, które będą stanowiły boki naszej obudówki. Oczywiście, żeby sprawdzić, czy zamówiłem wszystko, co trzeba, złożyłem sobie te części w komputerek. Przyznam się, że za pierwszym razem mi się to nie udało. No są różne możliwości, jak widzicie, jak to do siebie powtykać, ale jak się znajdzie już tą właściwą orientację, to można zobaczyć i proszę bardzo, tak to się będzie prezentowało. Przynajmniej mam taką nadzieję, lub wtedy miałem taką nadzieję, bo ja już wiem, jak mi to wyszło, jak to będzie ostatecznie wyglądać. No i co? No i weźmy się do lutowania. Tak naprawdę to nie zająłem się od razu lutowaniem, ale spojrzałem dokładnie na te płytki i zauważyłem, że mamy tam kilka części, których nie ma w projekcie. Mamy tam kilka miejsc, w które możemy coś przylutować. Znalazłem tam dodatkowe miejsca na tranzystory, na kilka kondensatorów, na kilka świecących diod. To są rzeczy, które możecie, ale nie musicie wmontowywać. No i ja tak zresztą zobaczycie, co mi wyszło podczas lutowania. Na pierwszy ogień poszła obudowa do kart microSD, ponieważ w takich projektach nigdy nie do końca nie wiadomo, co trzeba do nich włożyć, bo nie mamy konkretnych numerów części. Ja zamówiłem dwa różne rodzaje obudów i udało mi się, jedna z tych dwóch pasowała. Oczywiście wrzucę Wam numer tej części w opisie. Jest to część lutowana techniką SMD. Na szczęście akurat w tym przypadku można to lutować zwykłą lutownicą, bo te znóżki, bo te złącza są tak zrobione, że jeszcze sobie spokojnie tutaj sięgniemy. I nawet ja, taki lamer w tej technice lutowania, akurat dałem sobie tutaj, nawet Wam powiem, spoko radę. Ale żeby nie było, już uprzedzam fakty, w późniejszych elementach, no przyznam się, że czasami było naprawdę, dla mnie przynajmniej, bardzo ciężko. A tutaj mamy pierwszy maciubki element, kondensator 100 nanofaradów. Na szczęście jeszcze tutaj przy tym SD, przy karcie SD, tam na tyle były duże pady, że można było ten kondensator przylutować, że tak powiem, od boku, a nie pod spodem. No i dlatego jakoś on jeszcze spokojnie wszedł. Drugi taki sam kondensator trzeba zamontować w miejscu, gdzie będzie on używany przy wyjściu audio, przy wyjściu jack. I tutaj niestety pady są już tak malutkie, że powinienem szczerze użyć mojego Hot Aira, którym się jak na razie nie za bardzo potrafię posługiwać. Dlatego mimo wszystko męczyłem się z zwykłą lutownicą. No, niestety. Tutaj montuję kondensator 22 mikrofarady do układu, który jest wzmocniaczem dźwięku na głośniki.
I tutaj mały spoiler, okazuje się, że tego układu i tak później nie będę używać. Także jeśli wy tą płytkę chcecie sobie zamontować, to akurat te elementy w tym kwadraciku możecie sobie odpuścić. Ja na tym etapie jeszcze o tym nie wiedziałem, dlatego tutaj możecie zobaczyć, jak radośnie montuję tranzystor BSS84. To będzie taki prosty układ wzmacniacza. Tam obok jeszcze jest miejsce na tranzystor BSS123, który, jak się za chwilę zorientuję, przez przypadek zapomniałem zamówić niestety, więc ten element nie został przeze mnie w tym momencie jeszcze dokończony. Mimo że nie będę używał tego wzmacniacza, to i tak sobie zamówiłem ten dodatkowy tranzystor i sobie to dokończę, a nóż może mi się kiedyś zmieni idea. Natomiast te części, które tutaj widzicie, będę montował teraz, które są potrzebne do obsługi wyjścia audio na jacku, no je przylutować muszę. I tutaj umieszczam rezystor 82 ohmy i rezystor 4700 ohmów i ten kawałek mam skończony. Jeszcze przez to, że tak krzywo to wszystko zlutowałem, to postanowiłem sobie sprawdzić, czy mam połączenie między ścieżkami od tych rezystorów do wyjść odpowiednich na układzie i na szczęście wszystko zlutowałem poprawnie. Element, który teraz przymocowuję, to jest złącze USB do podłączenia na przykład zewnętrznej klawiatury. To jest element zupełnie opcjonalny, też teoretycznie SMD, ale takie bardzo duże SMD, także ten element to sobie, że tak powiem, na luzaku przylutowałem. Zresztą podobnie jak kolejne złącze USB, takie duże typu B, to jest też opcjonalny element, teoretycznie może Wam służyć jako źródło zasilania, lutowane na przelocie, także easy peasy, lemon squeezy. Teraz złączę jack 3,5 mm, teoretycznie bez niego też nam wszystko będzie działać, ale jeśli chcemy mieć jakieś sensowne wyjście dźwięku z tego komputerka, no to złącze po prostu jest niezbędne. Także lutujemy. I dochodzimy teraz do troszkę prostszej części lutowania. Musimy umieścić na płytce rezystory, które będą nam pomagały w generowaniu obrazu na VGA. Tutaj możemy albo posłużyć się rezystorami SMD, albo takimi zwykłymi, bo płytka pozwala na to i na to. No ja oczywiście posłużyłem się tymi zwykłymi i tutaj umieszczamy rezystory o naprawdę różnych wartościach. Mamy dwa rezystory 2 kiloohmowe, dwa rezystory 1 kiloohmowe, dwa rezystory 470 ohm, jeden rezystor 820 ohm, jeden rezystor 390 ohm i jeden rezystor 82 ohmy, ale na szczęście jest to jedna z prostszych części lutowania tej płytki. A w tym momencie sobie przypomniałem, że jeszcze powinienem przylutować piezoelektryk, czyli taki mały generator dźwięku. To jest raczej symboliczne urządzenie, które no, nie do końca będzie przeze mnie wykorzystywane, bo jest bardzo to cichutki głośniczek i raczej w codziennym użytkowaniu będę użytkował i użytkuję już wyjście audio na jacku, ale fajnie mieć taki głośniczek, żeby chociaż wiedzieć, że nam ten komputerek działa. Zresztą to jest takie trochę spektrumowe. A teraz najbardziej żmudna część tego projektu, czyli przylutowanie tych kilkudziesięciu przełączników, które będą nam robiły za klawiaturę tego komputera, to zwykłe przełączniczki, wysokość guzika 7 mm, prosta czynność, no ale trochę trzeba się tutaj nalutować, dlatego widzicie to w takim dosyć mocnym przyspieszeniu. No i powoli zaczyna to już jakoś wyglądać jak komputer. No. Kolejne to dwa złącza, port joysticka DB9 i port VGA DB15. Prosta sprawa, pamiętajcie tylko kupując sobie DB do joysticka, żeby kupić takie złącze, które nie ma tam tych miejsc na śrubki, ponieważ jeśli będziecie takowe posiadali, to Wam mogą joysticki niektóre tam nie wchodzić. Także port VGA z miejscem na śrubki, a port joysticka bez miejsca na śrubeczki. Teraz czas na przylutowanie i montaż Raspberry Pi Pico i tutaj mam trzy uwagi. Po pierwsze, jak widzicie, przez to, iż zamontowałem wcześniej port VGA,
to mam tutaj pewne problemy z dostępnością, także Wam radzę na początku zamontować sobie Raspberry, a dopiero później port VGA. Druga uwaga jest taka, że bardzo dobrym pomysłem jest, jak ja tutaj robię, zastosować sobie piny, które na chwilę tylko tam włożymy, by nam się to Raspberry Pi Pico nie ruszało. To bardzo ułatwia lutowanie. A trzecia sprawa to jest rzecz, którą można przeczytać w opisie tego projektu. Otóż ten projekt używa Raspberry Pi, który ma zegar overclockowany na 250 Hz i podobnież w niektórych Raspberry Pi Pico taki overclocking się może nie powieść. Dlatego zanim w ogóle zaczniemy lutować, to trzeba sobie na to Raspberry Pi wygrać program, który jest częścią całego projektu. To jest program, który tylko miga diodą, jeśli uda mu się podkręcić procesor. Ja oczywiście sobie przed lutowaniem to Raspberry Pi sprawdziłem, no i na szczęście zadziałało. Myślę, że w oryginalnych Raspberry Pi tutaj nie powinno być problemu, ale kto wie, może są jakieś podróbki, w których to podkręcanie procesora nie działa. Po lutowaniu następuje ten najbardziej stresujący moment każdego projektu. Musimy go podłączyć do prądu i zobaczyć, czy nam to zadziałało. Tą płytkę na szczęście można bardzo prosto podłączyć pod komputer zwykłym kabelkiem USB między komputerem a Pi Pico. Na szczęście programowanie tej płytki jest wyjątkowo proste, bardzo podobne do programowania płytek BBC Microbit, o których mówiłem jakiś czas temu. Te płytki po uruchomieniu w trybie boot są przez komputer widziane jako zewnętrzne dyski USB, na które wystarczy przeciągnąć firmware i to praktycznie tyle. Także zróbmy to i sprawdźmy, czy nam płytka zadziała. Także podłączoną do komputera płytkę startujemy z przyciśniętym guzikiem boot. Na komputerze otwiera nam się katalog związany z Raspberry Pi Pico i teraz wystarczy przeciągnąć do niego skompilowany wcześniej program. Ja mam tutaj różne dema z Pico VGA. Przeciągamy plik do tego katalogu, on się wgrywa na płytkę i po chwili gotowe. Piękne demo, jak widzicie, płytka działa. Udało mi się. Tak jak wspominałem, dzisiaj nie będziemy zajmować się oprogramowaniem na tą płytkę, ale możecie sobie zobaczyć tutaj kilka demek. Baloniki, glob. Teraz będzie coś, co ma przypominać grę na tą płytkę. Naraz oczywiście ZX Spectrum. To już ten pełnowymiarowy emulator ZX Spectrum. On akurat prezentuje się naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Możemy sobie wgrywać na niego m.in. obrazy Z80 i działa na nim na przykład Boulder Dash. No ale tym będziemy się bawić jeszcze w kolejnych odcinkach poświęconych tej płytce. Jak widzicie, wszystko mi ślicznie działa. W tym filmie być może nie zawarłem całej prawdy o lutowaniu tej płytki, ponieważ w czasie lutowania musiałem dwa razy domawiać części. Raz pomyliłem piezoelektryk, zamówiłem zły. Raz zapomniałem tam jakiegoś zamówić tranzystora, o tym zresztą mówiłem. I raz zapomniałem jakiegoś nie pamiętam czego, kondensatorów czy czegoś takiego, także montowałem tą płytkę na trzy razy, tego w filmie nie widać. Dodatkowo muszę się przyznać, że montowanie, zresztą mówiłem to w filmie, że montowanie elementów SMD jest na razie dla mnie dosyć trudne. Nie mam po prostu do tego odpowiedniego sprzętu i raczej mieć nie będę, bo nie mam u siebie w mieszkaniu miejsca na tego typu sprzęcik do lutowania. Ale mimo wszystko udało mi się, płytka działa. Teraz w kolejnych odcinkach poświęconych tej płytce, nie obiecuję, że będą one od razu za tydzień, ale na pewno się pojawią. Będziemy testować różne kolejne oprogramowania. Na pewno przetestujemy te proste emulatory maszyn takich jak Commodore, Atari, VCS. Na pewno zagłębimy się w temat Spectrum, ale osobiście ja też jestem ciekaw, co uda mi się zaprogramować używając tej biblioteki Pico VGA. Kto wie, może spełni się marzenie naszych widzów, czyli Was, niektórych przynajmniej z Was, być może powstanie kolejna wersja szamacza, tym razem na komputer VGA. Także tu się przekonamy, jak mi to wyjdzie. A tymczasem to wszystko w tym odcinku. Jeszcze raz dziękuję firmie PCBWay za zasponsorowanie płytek. Zapraszam również Was do wspierania naszego kanału, czy to na Patronite, czy to na YouTubie. Zapraszam na Discorda. I co? I mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Pozdrawiam serdecznie, Borg Retrogralnia.
O kurczę, chyba zapomniałem powiedzieć Tuborg na początku. Znowu będą komentarze kąśliwe. Zajrzyjcie w te wszystkie linki. Zajrzeliście?